Spółka MOS, inwestor budowy Radomskiego Centrum Sportu, złożyła doniesienie do prokuratury dotyczące podejrzenia działania w zmowie firm Erekta Budownictwo i MAT4. 11% w Radomiu, blisko 16% w powiecie radomskim to aktualne stopy bezrobocia, o których informuje Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. W Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia już po raz 12 malowano bożonarodzeniowe bombki w ramach charytatywnej akcji Przyjaciele Dzieci – Malowanie Bombek. Dariuszu, kłaniam się Państwu w poniedziałek, 2 grudnia. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Spółka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, inwestor budowy Radomskiego Centrum Sportu, złożyła doniesienie do prokuratury dotyczące, zdaniem MOSiR-u, podejrzenia działania w zmowie firm Erekta Budownictwo i MAT4 na szkodę spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a cała sprawa dotyczy dokończenia budowy Radomskiego Centrum Sportu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji doniesienie do prokuratury złożył z artykułu 305, paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zakłócenie przetargu publicznego, który dotyczy działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w celu utrudnienia, udaremnienia przetargu, bądź też nawiązania porozumienia z innym podmiotem, który ma na celu podejmowanie takich działań na szkodę zamawiającego. Przypomnijmy, 8 listopada MOSiR miał podpisać umowę z konsorcjum firm Erekta Budownictwo Interiors na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga. 24 godziny przed podpisaniem umowy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej złożyła firma MAT4, która w przetargu nie startowała. Odwołanie złożyła po terminie. To zgodnie z prawem zablokowało podpisanie umowy. W połowie listopada MAT4 wycofało swoje odwołanie, a KIO sprawę umorzyła. MOSiR wezwał konsorcjum Erekta Interiors do podpisania umowy. Konsorcjum wycofało się z jej podpisania. Prokuratura będzie badała okoliczności dotyczące zachowań i działań podejmowanych przez wyłonionego w wyniku przetargu wykonawcę oraz inny podmiot, który złożył odwołanie, wskazując, że wybór oferty był niewłaściwy. Terminy, w których złożono odwołanie, następnie wycofano to odwołanie, skutkowały tym, że zdaniem zawiadamiającego nie był on w stanie zawrzeć skutecznie umowy z wyłonionym wykonawcą. Według MOSiR-u istnieje podejrzenie, że firmy Erekta i MAT4 działały w porozumieniu na szkodę spółki. Erekta uchyliła się od podpisania umowy i dzięki temu odzyskała wadium w wysokości 500 000 zł. Firma MAT4 to podwykonawca na budowie oddziału rehabilitacji w Radomskim Szpitalu. Oddział buduje firma Erekta. Czyn opisany w artykule 305 kodeksu karnego jest zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności. 11% w Radomiu i blisko 16% w powiecie radomskim to aktualne stopy bezrobocia, o których informuje Powiatowy Urząd Pracy w naszym mieście. Są rekordowo niskie, ale z drugiej strony PUP ma zarejestrowanych prawie 18,5 tysiąca bezrobotnych. Nasz system pomocy społecznej powoduje, że niekoniecznie w kraju opłaca się pracować, mówi Józef Bakuła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Tak niskie stopy bezrobocia w Radomiu i powiecie to zjawisko, które wystąpiło po raz pierwszy. W tym roku tylko w styczniu ono wzrosło w Radomiu, pozostałe miesiące były spadki i rzeczywiście na koniec października osiągnęło stany rekordowe, najniższe. Mianowicie w Radomiu jest 9899 osób, natomiast w powiecie radomskim 8541 osób. W Radomiu stopa bezrobocia wynosi aktualnie równo 11%, w powiecie radomskim prawie 16%. W Polsce to jest 5%. A na Mazowszu 4,4. Więc jest to tendencja oczywiście ogólnokrajowa, ale my się w tę tendencję doskonale wpisujemy. Ubyło w październiku 452 osoby. Całkiem sporo jak na ten miesiąc roku. Ale nie jest tak różowo, jakby się mogło wydawać. W Powiatowym Urzędzie Pracy wciąż zarejestrowanych jest w sumie blisko 18,5 tysiąca bezrobotnych. Z naszego systemu pomocy społecznej uważam, że to wynika. W Polsce niekoniecznie opłaci się pracować, zwłaszcza jeżeli mówimy o pracy za minimalną płacę. I tu od razu przestrzegam przed optymistami, którzy stwierdzą, że minimalna płaca poszła w górę, to będzie lepiej. No nie, bo wszelkie zasiłki, także te socjalne, są wyliczane od średniej krajowej. Jak poszła najniższa w górę, to średnia krajowa też pójdzie w górę i zasiłki po tym pójdą również w górę, więc
Tu się nic nie zmieni. Powiatowy Urząd Pracy ma kilkaset ofert pracy. Tylko w październiku wpłynęło ponad 530 ofert oraz blisko 200 ofert pracy za granicą. W Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia już po raz 12 malowano bożonarodzeniowe bombki w ramach charytatywnej akcji Przyjaciele Dzieci – Malowanie Bombek. W tym roku pieniądze z licytacji bombek zostaną przeznaczone na pomoc dla rocznej Mariki Załęskiej. Marika cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, potrzebuje specjalistycznego sprzętu. Rodzina szuka pomocy, bo sama nie dałaby rady pokryć wszystkich kosztów leczenia i rehabilitacji. Bardzo przyjemnie, że słyszymy, że zabraliśmy to się wszyscy z Państwa specjalnie dla Mariki, że jest gościem honorowym. Jest nam bardzo miło, serdecznie dziękujemy za zaproszenie. No, ciepło na sercu się robi. W akcji udział wzięli m.in. radomscy politycy, dziennikarze, przedstawiciele służb mundurowych, ludzie kultury i społecznicy. Nam, tym, którzy malują te bombki i uczestniczą w tym wydarzeniu, sprawia to niesamowitą radość. Wszyscy ponad podziałami, politycy, ludzie kultury, ale także ludzie znani w naszym mieście, siadamy do wspólnego stołu, żeby te bombki wymalować. Licytacja bombek, które powstały w Łaźni, odbędzie się podczas koncertu zespołu Klecmafor 14 grudnia w sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Cel jest szczytny, ale też tworzącym bombki daje wiele radości. Chcę, żeby ta bombka sprzedała się za rekordową sumę, bo dla mnie, dla mamy cel tegorocznej zbiórki jest szczytny. Bardzo chcę, żeby Marika dostała taką pomoc, na jaką zasługuje. Zebrane pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą na rehabilitację i zakup wózka inwalidzkiego dla małej Mariki. Michał Ziółkowski został laureatem 4. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego Arboretum. Finałowa gala odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych. Tym razem Krzysztof Penderecki do Radomia nie przyjechał na finałowy koncert. Nie pozwoliły mu na to względy zdrowotne. W Zespole Szkół Muzycznych wystąpiło 6 autorów. Do tegorocznego konkursu zgłoszono ponad 100 kompozycji z całego świata. Laureatem 4. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego Arboretum został Michał Ziółkowski. Zwycięzca otrzymał 30 tysięcy złotych nagrody. Drugie miejsce zajął Wojciech Chałupka, który otrzymał także nagrodę publiczności. Trzecie miejsce zajął natomiast Tomasz Peyr. Sere. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Krzysztofa Pendereckiego Arboretum to projekt realizowany we współpracy Radomskiej Orkiestry Kameralnej i profesora Krzysztofa Pendereckiego. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przy wsparciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Muzeum Plakatów w Wilanowie rozstrzygnął międzynarodowy konkurs na najciekawszy plakat gombrowiczowski. Laureaci otrzymali nagrody w wysokości od 6 do 3 tysięcy złotych. Konkurs na najciekawszy plakat gombrowiczowski, którego organizatorem jest Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu przy wsparciu Muzeum imienia Witolda Gombrowicza we Wsoli, został zorganizowany po raz pierwszy. W tym roku przypada 50. rocznica śmierci pisarza, a konkurs wraz ze zwycięskim plakatem mają promować przyszłoroczny, 14. już Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. Czteroosobowe jury w składzie Małgorzata Potocka, dyrektor Powszechnego w Radomiu, Mariusz Knorowski, dyrektor Muzeum Plakatów w Wilanowie, Wojciech Leder z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Tomasz Tyczyński, dyrektor Muzeum we Wsoli, uznali, że spośród 9 zgłoszonych plakatów na pierwsze miejsce zasługuje ten Michała Batorego, polskiego grafika plakacisty, który od końca lat 80. mieszka w Paryżu. Tu jest moc, brzmi uzasadnienie. Jest i element takiego żartu gombrowiczowskiego, prawda, czyli tej zabawnej twarzy, ale w mózgu, w którym jest siła niebywała, kreatywna, wspaniała, buntownicza siła. Nagrodą dla Batorego za pierwsze miejsce jest 6 tysięcy złotych, drugie miejsce i 4 tysiące złotych wędruje do Justyny Czerniakowskiej, trzecie miejsce i 3 tysiące złotych do Anny Wieluńskiej. Obydwie panie są z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam jeszcze na sport i pogodę, a po prognozie pogody na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie wiceminister obrony narodowej, senator RP Wojciech Skurkiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.